Cześć! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Damiano. A dzisiaj? Dzisiaj chciałbym przedstawić Wam tajemniczy koncept niewiedzy. Zapraszam! Na czym polega ten koncept? O co w tym chodzi? Mianowicie chodzi o to, że współcześnie mamy tak zeszmacone umysły, są tak przebodźcowane, mamy tyle wiedzy, tyle informacji, tyle różnych wartości, mamy w głowie taki chaos, że koncepcja niewiedzy może nam pomóc w tym, aby zaprowadzić co nieco porządku. Zacząłem tak z grubej rury, bo szczerze powiem Wam, że wałkuję ten temat już od dawien dawna i choć pierwszy raz pojawił się on w mojej głowie kilka lat temu, to myślę, że towarzyszył mi on Praktycznie od zawsze, odkąd pamiętam, jeszcze jako mały dzieciak, który wyszedł na świat, obserwowałem to, co się dzieje wokół mnie. Miałem takie poczucie, że otacza mnie taka bezkształtna masa jakichś obiektów, rzeczy, które się przemieszcz przemieszczają. Zaraz szybko trafiłem do szkoły, tak, jak każdy z nas, i tam też, jakby, nie wytłumaczono mi nawet, co ja tam robię, o co w tym wszystkim chodzi. Patrzyłem dookoła siebie na swoich, wiecie, ziomeczków z klasy, nie? I próbowałem się jakoś pasować do otoczenia, ale cały czas miałem poczucie, jakbym był kosmitą z niez świata. I odkąd pamiętam, zastanawiało mnie to, skąd ludzie wiedzą cokolwiek, skąd biorą się informacje, skąd biorą się przekonania, dlaczego litery piszemy tak, a nie inaczej. I myślę, że z tego powodu kształtuję w sobie nawyk takiego nie chcę powiedzieć sceptycznego patrzenia na świat, ale takiego patrzenia, które cały czas docieka jakiejś głębszej prawdy, ale nie takiej konceptualnej, ale takiej, która sięga głębiej poza to, jak patrzymy na świat i jak nazywamy rzeczy. I gdy zacząłem swoją przygodę z rozwojem świadomości, gdy po raz pierwszy usiadłem do medytacji, szybko zdałem sobie sprawę z tego, że tak naprawdę próbuję medytować, ale ja nie wiem czego szukam, nie? Jakby mam tą koncepcję medytacji i niby powinienem gdzieś wyjść dalej, gdzieś do czegoś dążyć, ale tak naprawdę to nie wiedziałem czego szukam dokładnie. Pamiętam, że inspirowałem się wielu, wieloma nauczycielami. Wszystko wydawało się dla mnie takie abstrakcyjne, ale jakby próbowałem to zrozumieć, ale nie docierało to do mojej głowy. Wszystko zmieniło się po tym, jak zacząłem intensywnie medytować. Przeżyłem przeróżne doświadczenia duchowe, i też te po psychodelikach. I wtedy zrozumiałem, że w kontekście tego, jak kiedyś rozumiałem świat, to jak teraz go postrzegam, totalnie odbiega od jakichkolwiek słów czy koncepcji. I wtedy uchwyciłem to, że istotą zrozumienia rzeczywistości jest niewiedza, jest pusty umysł, jest brak koncepcji. To czego szukałem, to było bezpośrednie widzenie rzeczy takimi jakie ona jest i doświadczenie tego co jest, takim jakie to coś jest. I trudno mi było to ubrać w słowach i myślę, że to jest jeden z powodów dlaczego też łatwo przywiązujemy się do wiedzy i przekonań. Są one dla nas czymś pewnym. Są one dla nas czymś standardowym, czymś, co pozwala nam opisać to doświadczenie, w którym jesteśmy. Nie potrafimy sobie wyobrazić życia bez koncepcji, bez słów, bez znaczeń, bez pojęć, bez teorii, bez idei. Jest to dla nas niewyobrażalne. Spróbuj sobie wyobrazić, jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś nie używał na co dzień słów, koncepcji, czegokolwiek. Nie wiedziałbyś, jak się określić w rzeczywistości, nie wiedziałbyś. W ogóle jak funkcjonować? Nikt by nie wiedział, i myślę, że to jest taki tajemniczy wynalazek. Myśl, idea, koncepcja to jest taki tajemniczy wynalazek współczesności. No może przesadziłem, współczesności to nie, ale, no wiecie, biorąc w perspektywie to, jak długo ludzie żyją, no to jest trochę wynalazek współczesności, to bierzemy to za pewnik, nie? Dla nas słowa, znaczenia, koncepcja to jest coś, Fundamentalnego, to jest podstawa naszego funkcjonowania. To jest tak samo jak to, że oddychamy, i to, że mamy imię, nazwisko, płeć, wiek, i wiecie, te wszystkie inne rzeczy, których używamy na co dzień, żeby funkcjonować. I to jest też y, takie nasze piętno współczesności: bo jesteśmy uzależnieni od technologii, od informacji, nie potrafimy bez tego żyć i nie wyobrażamy sobie życia. Bez niewiedzenia. W ogóle w naszym społeczeństwie uparło się, że niewiedza to głupota. Jak czegoś nie wiesz, to jesteś głupi. Dlatego mamy też taki wzorzec wśród innych ludzi, że nie chcemy pokazać, że czegoś nie wiemy. Nie, nie chcemy wypaść na, głup na głupich. To jest też jeden z powodów, dlaczego myślę, że ludzie chwytają się jakichś ogólników czy generalizacji, nawet jeżeli są one niepoparte jakimikolwiek faktami. I. Czerpią z nich poczucie pewności, nie? to jest też no, widoczne na przykład w mediach społecznościowych, jak mamy clickbaitowe tytuły, albo w telewizji, w wiadomościach. Y, ogólne hasła, które chwytają nas emocjonalnie i są związane z naszym przetrwaniem, one poruszają taką naszą emocjonalną strunę y, i dają takie poczucie pilności, że teraz powinniśmy na coś zwrócić uwagę, i to wydaje nam się takie faktyczne, takie namacalne, takie prawdziwe. I myślę, że to jest jeden z powodów, dlaczego nie potrafimy żyć bez informacji. Nie potrafimy żyć bez idei. No już pomijam fakt, że cała struktura informacji by, byłaby bezwartościowa, tak? I w ogóle, no jakby nie dałoby się żyć, nie? Ale to, do czego dążę, to jest to, że nawet nie dopuszczamy do swojej świadomości takiego poczucia na, na razie nazwę to poczuciem że nie wiemy. Jest to dla nas bardzo niekomfortowe uczucie. Robimy wszystko, żeby od niego uciec. Sięgamy po telefon, sięgamy do YouTube'a, do Facebooka, do innych social mediów. Włączamy telewizję, włączamy internet. Wyczerpały mi się pomysły, ale wiecie, jest tego cała masa. I nie wyobrażam sobie żyć bez tego. Może wydawać się ten temat bardzo prosty, ale słuchajcie, jeżeli ktoś nie otworzy swojego umysłu na taką możliwość, że nie wie, to bardzo trudno będzie mu się przekonać do medytacji, bo jednym z kluczowych czynników, dlaczego ludzie nie medytują, to jest przekonanie, że nie mają czasu. Nie mają czasu, bo mają milion innych idei w głowie, które czy zobowiązań, tak czy odpowiedzialności, które ich przytłaczają. I teraz. Jeżeli ktoś czuje się tak przytłoczony i ma ciągłe poczucie pilności, że musi za czymś gonić, to ciężko takiej osobie będzie siąść, zamknąć oczy i w ogóle przekonać się do tego, że to ma jakiś głębszy sens. Bo ten czynnik przetrwania, to co cię cały czas dźga w plecy i nie pozwala ci siąść ze sobą, to jest ten czynnik, który cię odgania od tego, żebyś spojrzał w głąb siebie i... Przynajmniej spróbował odpowiedzieć sobie na jakieś głębsze pytania w stylu kim jestem, co tutaj robię, czy w ogóle czym to wszystko jest, nie? Jest jedna bardzo ważna lekcja albo wartość do odkrycia dla osób, które postanowią zgłębić ten temat i go przekontemplować. Mianowicie gdy człowiek się głęboko zrelaksuje i poczuje, że ten stan niewiedzy to jest w istocie Twoje istnienie, to jesteś ty, ten nikt niewiedzący nic z tyłu Twojej głowy. Jeżeli nauczysz się z tym żyć i funkcjonować i pozwoli, żeby Twój umysł przestał Chcieć aż tyle kontrolować i porzucisz znaczną część swoich fantazji i ambicji i w ogóle lęków, to poczujesz taki stopień wolności w codziennym funkcjonowaniu, że ja tego nie jestem w stanie zakomunikować, bo to jest całkowicie inny sposób funkcjonowania. To jest taki sposób funkcjonowania, w którym to, że nie wiesz, nie wiesz nic i i rozumiesz, nic nie stanowi dla ciebie absolutnie żadnego problemu i nawet cię to nie rusza. I to się może wydawać takie proste, ale to jest potężne. To się przydaje w relacjach międzyludzkich, to się przydaje w kontaktach z, z dużymi grupami ludzi, to się przydaje w trakcie tworzenia nowego projektu, gdy masz w głowie jakąś ideę, ale ją. Porzucasz i otwierasz się na to, że nic nie wiesz i możesz zacząć od zera. To się bardzo przydaje, gdy masz jakiś kreatywny projekt, nad którym długo musisz pracować i siadasz i nie jesteś w stanie nic wymyślić. Prawdopodobnie dlatego by cię Twoje pomysły przytłaczają, ale jak siądziesz i pozwolisz sobie na taki. Przypływ geniuszu z tego stanu, że ty nie wiesz, i pozwolisz, żeby twoje ręce pisały same z siebie, to gwarantuje ci, że odkryjesz coś nowego, na co nigdy w życiu byś nie wpadł. Tylko dlatego, bo otworzyłeś się na to, że nie wiesz, i to tworzy taką pustą kartkę, taką pustą przestrzeń, z której może wypłynąć całkowicie coś nowego. To się też przydaje w tym, aby rozumieć ludzkie emocje i uczucia. Większość naszych emocji czy uczuć to są po prostu reakcje na bodźce, na bodźce, które się dzieją dookoła nas, którym przypisujemy znaczenie. Jeżeli pozwolisz sobie na to, żeby porzucić znaczną część swoich znaczeń w głowie, to będziesz mniej poruszony w życiu codziennym, będziesz łatwiej. Kontrolował swoje emocje i to będzie się działo naturalnie, bez jakiegokolwiek wysiłku. Tylko dlatego, bo porzuciłeś jakieś przekonanie na jakiś temat, jakąś myśl, jakiś wzorzec patrzenia. I pozwolisz sobie na to, żeby rzeczy, rzeczy były takie, jakie są, i że po prostu nie wiesz. Jeżeli Idziesz do kuchni i patrzysz, że nie wiem, jest syf w zlewie i w ogóle, wiadomo, syf, nie wiem, twoje dzieci narobiły syf, nie? I masz taki wzorzec, że powinno być czysto, ale wchodzisz i jest syf. I ty nie wiesz, że powinno być czysto. To cię to nie ruszy. Nie dlatego będziesz kontrolował emocje, tylko dlatego, że nawet tej emocji nie będziesz odczuwał. Bo nie masz wzorca w głowie. Albo Jesteś na rozmowie kwalifikacyjnej. Umówiłeś sobie nową robotę, masz tą pierwszą rozmowę. I zjada cię stres. W głowie masz tysiąc myśli chaos totalny. Nie wiesz, jak masz się zachować. Jesteś totalnie niepewny siebie. Ale gdybyś zrelaksował się i odpuścił to przekonanie, że Ty masz wiedzieć, jak ta rozmowa ma wyglądać. To może stać się coś magicznego, bo popłyniesz z flow, będziesz bardziej naturalny i przyjdą ci do głowy pomysły, na które byś nie wpadł. Popatrzcie, jak wiele przekonań mamy na temat życia. Mamy wyobrażenia dotyczące przyszłości, przeszłości. Mamy marzenia, mamy ambicje. Mamy koncepcję śmierci. Mamy jakieś Teorie na temat duchowości, na temat kosmologii, na temat czegokolwiek, na temat polityki. To jest ciekawy temat. I zwróćcie uwagę, ile tych przekonań jest nieprawdziwych. I nie mówię tylko o tym, że są one niepoparte teoriami naukowymi. Teorie naukowe też potrafią być fałszywe. Mam na myśli takie, których nigdy nie doświadczyliście, takie teorie, takie, których zgłębienie postawiłoby wątpliwość to czy w ogóle one są prawdziwe. Pomyśl o wszystkich twoich założeniach czy przypuszczeniach, w które mocno wierzysz, ale tak naprawdę są nieprawdziwe. Gdzieś tam z tyłu głowy wiesz, że są nieprawdziwe? Ale z jakiegoś powodu chcesz w nie wierzyć? Pomyśl, jak dużo łatwiej i lepiej by ci się żyło bez tego wszystkiego. Gdybyś nie musiał o tym wszystkim myśleć analizować, w kółko bez przerwy bronić w każdej sytuacji. Oj, ktoś coś powie, co ci nie pasuje, i o, tragedia. Pomyśl sobie, jak lżej by ci się żyło. Pomyśl sobie, jak wiele przestrzeni spokoju i czasu dla siebie byś zyskał. No żeby się okazało, że jednak masz więcej czasu na medytację, albo masz więcej czasu, żeby pójść na spacer, albo cokolwiek, albo więcej energii, żeby coś zrobić. Pomyśl sobie o tym, ile rzeczy musiałbyś się oduczyć. To jest też ciekawe. Ile nawyków, przekonań? Zachowań tolerujemy, znosimy, bo się tak nauczyliśmy? W ile rzeczy w swoim życiu już się zaangażował? Nie, może masz jakąś pasję, czy cokolwiek, jakiś projekt, nie? I zaangażowałeś się bardzo mocno w to, ale w głębi siebie już tego nie czujesz, ale lecisz, to działasz dalej z przywiązania, nie? I pomyśl sobie, jak dużo lżej by ci się żyło, gdybyś po prostu sobie odpuścił, dał sobie więcej przestrzeni i zaakceptował to poczucie, że ty nie wiesz, czy ty masz to dalej robić, i przede wszystkim, że nie wiesz, jak miałoby to wyglądać. Pomyśl sobie o swoich planach na przyszłość, celach, ambicjach, marzeniach. One też są często źródłem przyjemności, ale czasami są też źródłem rozczarowania. I teraz, pomijając ten fakt, nie? Pomijając fakt użyteczności tego, co robimy na co dzień. Na moment. Odpuść sobie i zaakceptuj, że w sumie to nie wiesz, czy tego potrzebujesz. I nie wiesz, co będzie, i jest ci to w sumie wiadomo. Whatever. Na razie spróbuj to tak poczuć emocjonalnie. Ale to też może wejść nieco głębiej, bo to nie chodzi o to, żeby porzucać wszystko w życiu, tylko żeby otworzyć się na to poczucie niewiedzy. Bo to wideo będzie takie inspirująco luźne, ale jak chciałbym, żeby zasiało. W głowach ludzi taką ideę, że niewiedza jest stanem akceptowalnym i wartym eksploracji. Samo to, że, że możemy w ogóle o tym myśleć, to jest niesamowite, ale samo to, że pozwalamy sobie na to, żeby nie wiedzieć, żeby jakby nie uzależniać siebie ciągle od poczucia pewności. Bo to jest forma uzależnienia, pewność jest formą uzależnienia. Ja też nie twierdzę, że nieużyteczną w życiu, bo mówię, w przetrwaniu wszystko jest potrzebne, nie? Ale tak egzystencjalnie, epistemologicznie w formie ćwiczenia możemy na chwilę pomyśleć o tym nieco inaczej. Pomyśl o tym. Pomyśl o tych wszystkich momentach w Twoim życiu, kiedy trzymałeś się jakichś przekonań, byłeś pewien, że one są prawdziwe, a po jakimś czasie okazywały się fałszywe. Pomyśl o tych wszystkich momentach, kiedy kłóciłeś się z ludźmi. O politykę kłóciłeś się o jakieś różne inne rzeczy, przekonania, broniłeś ich tak mocno. I pomyśl, jak wiele cierpienia to wniosło do Twojego życia. Jakby Twoje życie wyglądało, gdybyś nie musiał się wikłać w takie schematy, nazwijmy to pejoratywnie. To wideo może się wydawać proste, może się wydawać dla początkujących może się wydawać niepotrzebne, ale gwarantuję ci, że to jest jedna z rzeczy, która może mocno transformować twoje życie. Ja też nie namawiam ludzi do tego, żeby nie czytali i się nie rozwijali. Jeżeli masz taką potrzebę, czytaj, rozwijaj się, ucz, doinformuj się, doinformuj się jak tylko się da. Ale nigdy nie zapominaj o tym, że pierwotnie jak się urodziłeś, to nic nie wiedziałeś i nigdy niczego nie możesz być pewien. Nigdy. To jest. <grym> to jest potężne. I spróbuj z tym posiedzieć dłużej i zastanów się, jaki to miałby wpływ na Twoje życie, gdybyś pozwolił sobie po prostu nie wiedzieć. Ja mam na imię Damiano. Dzięki Wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. Jak zwykle poproszę łapkę w górę. Wolnąłem zegarkiem o stołek. Poproszę Was o łapkę w górę. Stawcie swoje przemyślunki. Jeżeli ktoś chciałby dowiedzieć się nieco więcej o tym, o czym mówiłem, to zapraszam do zakupu mojej książki. Moja książka jest po części takim narzędziem do tego, żeby nie wiedzieć. Nie? Jakby tyle musimy się dowiedzieć, żeby potem nic nie wiedzieć. A co jest ciekawe w ogóle, nie? To jest ciekawe, bo poznajemy życie na zasadzie kontrastów i cała ta wiedza później się tam kontrastuje z tym wszystkim. Tak, zachęcam do zakupu mojej książki. Dzięki Wam serdecznie za Wasze wsparcie. Im więcej książek sprzedam. <laughs> Tym bardziej serduszko będzie się cieszyć Że ludzie chcą czytać Moją książkę I chcą wspierać to co robię Dziękuję wam z całego serca Do zobaczenia następnym razem Miłego elo buźka